Ola Koźlek, ze mną jest Tomek Olejnik. Witam. Tomek, jak odbiór piosenki nowej? Co wykłady tego podcastu? Kamera działa, nie? No dobra, to jest okej. Taki pomponik stylowy. Dobra, czyli jak? Co z tym, jak odbiór piosenki? Wydaje mi się, że bardzo fajnie. Ludziom piosenka się spodobała. Jakoś tam nie mam za dużo hejtu. Mi też piosenka się podoba i powiem ci, że wydaje mi się, że ta piosenka jest po prostu najlepszą piosenką spośród wszystkich, które wydawałem. I też fajnie zmontowany klip przez bardzo fajnego gościa, który nazywa się Winny Life, więc robota zrobiona picabello. Możemy liczyć na jeszcze jakąś współpracę? No oczywiście, że tak. My już rozmowy na ten temat zaczęliśmy i mam nadzieję, że zrobimy jeszcze nie jedną fajną rzecz, bo fajnie to idzie. A to dopiero początek w sumie. Więc wyczekujcie tego. Co do całych tych igrzysk, kogo się obawiasz najbardziej? Najbardziej się obawiam naszej świnki morskiej, czyli Push Barbera, bo jest praktycznie dwa razy cięższy ode mnie, bo ja tam ważę 78, 77. No, on waży ponad 140, więc no, przesada jakaś. Mhm. Czyli myślisz, że tu powinny być jakieś zmienione zasady, jak chodzi o walkę z nim, czy... Wydaje mi się, że no nie, po prostu trzeba go w dwójkę wyeliminować i tyle, niech po prostu zakończy ten turniej jak najszybciej. A to jest dozwolone, żebyście w dwójkę jakby bili jedną osobę? Tak, to jest dozwolone, więc po prostu wydaje mi się, że najlepszym rozwiązaniem będzie to, nie patrząc na to, z kim będę, czy z Lasikiem, czy nie, trzeba po prostu w dwójkę zaatakować Pusha, jeżeli będzie on przeciwnikiem, wyeliminować go, no i potem się bawić. A kogo byś chciał wylosować najbardziej? Do pary? No Łukasza, bo Łukasz to spoko mordeczka, lubimy się, więc fajnie by było, jakbym z nim był. To jest chyba mocne, bo tutaj Kuba się go obawiał strasznie. Kuba to się każdego obawia, patrząc po nim. Okej. Okay. Kopnąłeś ochroniarza. No niestety przypadkowo kopnąłem ochroniarza, bo chciałem Lasika, ale ochroniarz jakoś zablokował, więc ochroniarza za to przeprosiłem, nie chciałem. No niestety Jakub Lasik miał szczęście, że ochroniarz tam stał, bo ochroniarz dostał, a nie on, bo zdenerwował mnie, ja do niego na face to face'a idę normalnie, a on mi wali liścia, no więc takie trochę kijowe zachowanie, bo nawet nie byłem na to przygotowany, nie sądziłem w ogóle, że coś takiego zrobi, bo jakoś starałem się nie jechać po nim na tej konferencji, bo szkoda mi się go zrobiło, no a chłopi tak jakoś nie umiał się zachować, docenić tego, że jedna osoba tam po nim nie jedzie, jak po szmacie, jak każdy. No więc niestety narobił sobie sam problemów. A żałujesz trochę, że Nathan nie zgodził się na tą walkę? No, czy żałuję? No jasne, że żałuję, bo fajnie by było z Nathanem zrobić piękne show w Oktagonie. Wiem, że ludzie by na to czekali, ale no co mam ci powiedzieć, Nathan niestety nie chce tej walki raczej, no i tyle. No i chyba najważniejsze teraz głośno było o twoim zlikowaniu walki na Fejmie i wszystkich datach wydarzeń, które są związane z galą Fame 20. Nie wiem, o czym mówisz. Znaczy wiem, że coś było w necie, ale nie mam pojęcia, o co z tym chodzi. I to nie ty pisałeś? Nie mam pojęcia kompletnie, o co z tym chodzi. To jest jakieś przerobione czy coś. Mhm. Okej. Okay. Ja ci bardzo dziękuję i powodzenia. Dziękuję.